Szczęść Boże, witam w ostatnią niedzielę w Starym Roku. Jest to również Niedziela Świętej Rodziny. Dlatego do programu zaprosiliśmy rodzinę naszego przyjaciela Joszka Brody. Kolęda na zielonej łące w Pszenicznej Dolinie. I to jest, droga Marysiu, kolęda o zwiastowaniu. To znaczy, że przychodzi anioł Gabriel i zwiastuje całą historię, która ma się wydarzyć w Betlejem i potem z Panem Jezusem. Joszko, bardzo proszę, przedstaw nam swoją rodzinę. To jest najmniejszy roch. On ma 5 miesięcy. Potem jest Maria, to jest Marysia. Potem jest Iwo, o tu siedzi Iwo, mój szósty syn. Potem mamy Jeremka, ma na imię Jeremi. Potem jest Mikołaj, Tomek, Maciek i Jasio, ten z najdłuższymi włosami, to jest najstarszy mój syn, pierworodny. A jak wygląda taki zwykły dzień u was w domu? Każdy dzień jest niezwykły, ponieważ jest dużo dzieci i dzieci tworzą taką rzeczywistość, która jest bardzo dynamiczna. Ale oczywiście mamy pewne stałe punkty programu. Pierwszym takim punktem jest poranna modlitwa. Jak już wstaniemy, posiadamy wszyscy przy stole, mamy taki duży stół, jest przykryty obrusem, zapalamy świeczkę, stawiamy krzyż i modlimy się taką poranną modlitwą Kościoła, czyli jutrznią. A potem dzieci zaczynają się uczyć, ponieważ nasze dzieci nie chodzą do szkoły, tylko uczą się w domu. No i uczą się, aż się nauczą. Ja też bym nie chciał chodzić do szkoły. Dlaczego wasze dzieci nie chodzą do szkoły? Uznaliśmy, że dla naszej rodziny to będzie lepsze, że nasze dzieciaki będą uczyły się w domu. I w Polsce jest taka możliwość, także jeśli nie chcesz chodzić do szkoły, to naprawdę nie musisz. Można się uczyć w domu i cała rodzina w tym uczestniczy. Rodzice są nauczycielami, są też nauczyciele, którzy do nas przychodzą. No, efekty są bardzo dobre. A jak wyglądają takie klasówki, kartkówki? Czy w ogóle są jakieś oceny? Nie ma ocen, nie ma klasówek i nie ma kartkówek. Ale fajnie, raj. Ale na koniec wszystkie nasze dzieci zdają egzamin, tak zwany państwowy egzamin ze wszystkich przedmiotów. No i u nas akurat w rodzinie to się lepiej sprawdziło, bo chłopcy mieli lepsze oceny na tym egzaminie niż w szkole, do której chodzili. Super pomysł! Spróbuję do tego przekonać moich rodziców. Słuchaj, nie ma to jak ojciec, który uczy historii dzieci na wyprawie z mieczami i z dzidami do lasu. A co pan robi, jak wasze dzieci się nudzą? Jest taka masa rzeczy do zrobienia w domu i poza domem, bo mieszkamy na wsi, że nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby się nudziły. Poza tym wyobraź sobie sytuację, w której masz jedną siostrę i 6 braci. Czy można byłoby się nudzić w takiej rodzinie? To jest niemożliwe. Moja żona miała 11 braci i 2 siostry. Oni się nigdy nie nudzili, dlatego ona ma świetne pomysły. Pisze piosenki, nasze teksty, wymyśla scenariusze do teledysków. Ma dużo pomysłów, bo urodziła się w dużej rodzinie. Kiedy się nudzimy, to wyciągamy plastikowe miecze i rozgrywamy.